Pierwsza runda już za chwilkę, a my oddajemy głos komentatorom. Witam serdecznie. Dzisiejszą transmisję poprowadzi dla Państwa Daniel Żurowski, właściciel BJJ Fanatics i Karol Matuszczak. Jak widzimy, pierwsza walka, więc mecz derbowy w takiej terminologii piłkarskiej. Dwóch zawodników z Łodzi, duży doping na trybunach. No i zaczynamy. Zaczynamy po raz pierwszy w Polsce, na świecie, walki brazylijskiego jiu-jitsu z uderzeniami. Już pierwszy cios poszedł. Zawodnik od kałuży. I proszę, padają te uderzenia. Słyszeliśmy, że chciano by tu widzieć knockout. Słyszałem nawet, że była taka propozycja, aby ten, który zada knockout, to po turnieju dostał puchar złotego liścia. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, czy nie, no ale zobaczymy. Na pewno zwiększy widowiskowość takiej walki, taka nagroda. Jak widać, zawodnik z fabryku Łódź na razie chyba... No na pewno preferuje uderzenia. I proszę, bardzo ładny, ładna zmyłka, wejście, obalenie przeciwnika. Wstrzymanie czasu, od środka zaczynamy. Naprawdę, bardzo, bardzo dobra akcja. Powiedziałbym nawet, że taka w stylu MMA, a więc atak na głowę i wejście w pas, w nogi. No doświadczenie, jeżeli chodzi o walkę w MMA, widać, że jakieś posiada zawodnik z fabryki. I teraz taka klasyczna pozycja w jiu-jitsu, a więc jeden zawodnik trzyma drugiego w gardzie. Zresztą tak zastanawialiśmy się, to chyba będzie najciekawiej, dlatego że na zwykłych zawodach przeważnie zawodnik z góry tylko przerywa. Natomiast tu jest możliwość zadawania uderzeń. Jak na razie zawodnik z dołu zadaje ich więcej. Ktoś próbował iść po Kimurę w pierwszej fazie akcji. Ale właśnie, Nickel bardzo mocno sklinczował, także zawodnik z Fight Fabriku nie mógł zadawać uderzeń. Te walki oczywiście nawiązują bardziej do walk MMA, a więc tam, gdzie są uderzenia w parterze. I gumowa garda w wykonaniu zawodnika Kałuża Team. No i proszę, piękna technika. Wejdzie. Oj, udało się. I wydostał się. Bardzo ciekawa akcja. Piękna praca z dołu, mimo właśnie tego, że można było uderzać z góry, zawodnik z dołu bardzo ładnie poradził sobie właśnie z tymi uderzeniami i przeszedł do techniki kończącej. Jak widzieliśmy, był bardzo blisko. Trzymał gardę bardzo wysoko. Oj, bardzo ładne uderzenie. Oj. I znowu mocne uderzenie. Widać wyraźnie, że Krzysztof Florczak, no przynajmniej w tej stójce, jest dużo aktywniejszy. Tomasz Nickel w takim typowym stylu dla zawodnika jiu-jitsu często zaczyna właśnie od siadu. A zawodnik z Fight Fabric ciągle uderza. I zaprasza do stójki. Obalenie. I buch. Widzieliśmy akcję zwaną slamem, a więc rozbicie przeciwnika o matę.
całe szczęście, że walka toczy się na macie zapaśniczej, a więc macie, która bardziej amortyzuje. I klucz. I proszę, zabranie za pleców. No blisko, blisko było tam naprawdę. Widać zawodnik od kałuży. Bardzo dobrze się czuje z pleców. Pierwszy pojedynek w formule nogi. Zobaczymy, jak to będzie w kimonach, ale tu jest bardzo efektownie. Dużo, tak, bardzo dużo uderzeń. O. No i proszę, tą bardzo dynamiczną akcję przerwał. Ciekawy pojedynek. Sygnał do zakończenia. Mamy już informację, kto wygrał. Jak myślisz, Marku? Tam poszedł jakiś spoiler, ale zwycięzcą jest Tomasz Nikel! A więc mamy, można powiedzieć, pierwszego historycznego zwycięzcę turnieju Executor Cup. Na pewno to była widowiskowa walka, oby takich więcej. Czekamy na następne.